Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Teraz jestem z rodzicami w Castoramie, robimy zakupki. Co robimy? Co zakupy? Drugie życie w Castoramie. Tak. Mamy jakieś kupy, sprzęty elektryczne, także szukamy. Ale one nie zmieszczą się dwie obok siebie? Zmieszczą się, kochanie. Tamte są takie bardzo podobne, wiesz? Nie, to są za duże. To są za duże. Tomek, nie do domu? Tomek, ja się na tym znam. Nie, do salonu. Nie wejdą. Za duże są. Nie, to nie, absolutnie. No, bo tam są 40. No, masz setkę i tyle. Super. Tylko, że są potrzebne 4. I teraz pytanie. No weź następną paczkę. Możecie nam dać, bo mam właśnie takie żółte, to mogę sobie wymienić na białe. No. Czy dwie paczki, tak? Myślę, że tak. Ale patrzmy, czy cold i nie, Warm. Mama, słuchajcie, zainteresowała się takimi tutaj hełmami. Co to jest w ogóle? Przyłbica spawalnicza. To są do spawania, spawalnicze. Idealne. Pokaż się. Idealnie. Pięknie. Idealne kolory. Ty lubisz przymierzać takie rzeczy z chlebach, nie? Lubię. Które najbardziej czerwony? Może ja ci ten kupię na walentynki, albo na dzień kobiet, bo już niedługo. Wyślę dziewczynom, czy co? Bardzo ładne. Te z takimi okienkami może. Ja się to właśnie tu znalazłam dla mamy. Przymierz, mamo. Nie. Jak wyglądam? Mogłabym pracować na budowie? Mogłabym. Perfekcyjnie. Te uszy? Też ładnie? Idealnie. Fajnie. Fajny kolor pszczeli. Jak barwiłem, to chcesz też przymierzyć jakiś? Nie. Masz też inne kolory. Są też inne kolory. Mamo, patrz, możesz od czerwonych po zielone, pomarańczowe, niebieskie, żółte, białe. Wszystkie kolory, jakbyś chciała. Chyba, że wolisz tylko taki, wiesz, zadaszenie z słuchawkami. Zobaczcie, jaki w Castoramie jest wybór rękawiczek. Od rodzajów jakichś silikonowych, innych, wszystkie kolory świata. Nawet są takie eleganckie, z wzorkami, ale jaja. Prawie jak w jakimś sklepie, kurczę, z ciuchami. Dodatkowo jaki wybór ubrań robotniczych. Nie byłam już nigdy w tym dziale w Castoramie. Wreszcie. Można się przejrzeć, zobaczyć jak się wygląda w kurteczce, w spodniach. Te są nice i teraz w sumie modne. Takie odblaskowe. O, mamo, lubisz chodzić po sklepach z butami? Przejrzyj sobie, może będą na CK Maxie, może będzie twój rozmiar. Chcesz? Nie będzie na twoje, myślisz? Kobiety też pracują na budowach, może i się by się znalazł. Wróciliśmy ze sklepu. Mamusia pięknie zaparkowała w garażu. A kto nas przywitał? Mały sikacz! Mały sikacz, tak? Chodź, Barusiu, chodź! Chodź, już witaj. Co tam znalazłeś, Baruś? Zakupy udane? Nie no, w Castoramie, no to... Nieudane. Ale było dużo akcesoriów do ubrania. Nie chciałaś nic. Ty trochę nie w moim stylu. Słuchajcie, mój tata miał wczoraj 50. urodziny, wczoraj miał imprezę. I zobaczcie, jakiego miał torta. Teraz już oczywiście jest połowa, ale miał taką jakby beczkę z whisky. Gdzie masz te buteleczki? Widziałam na zdjęciu. Myślę, że ktoś wypił na imprezie. To były normalnie prawdziwe? Prawdziwe. Aha! Nie, są buteleczki na zewnątrz może. I u góry zobaczcie, jak super ten ludek zrobili. Aha, to jest galaretka. Ale mega. Super, naprawdę pięknie. Pięknie. A ja tacie tutaj zrobiłam taki prezent. Album z taką wstęgą i w środku zdjęcia z młodości i z naszego dzieciństwa. Zobaczcie, tak wyglądały buteleczki, były dwie. Mama mówi, że jedną Batoś wypił na imprezie. A tutaj macie, jak chcecie, ciastkarnię, z której tort był zamówiony. Wróciłam teraz, słuchajcie, do domu. Jeszcze po drodze byłam w aptece całodobowej. Jest godzina 21:53. I podjechałam i mam akurat wplejać w Sosnowcu aptekę całodobową, ale czeka się przy okienku. Aktualnie na dworze jest minus 10 stopni. Mam tylko ten polarek, bo wyszłam na szybko z samochodu i po prostu stwierdziłam, że będzie szybko, a tak długo pan obsługiwał w tym okienku, że po prostu tak wymarzłam. A rano mi bolało gardło, dlatego podjechałam do apteki, bo skończyły nam się pastylki na gardło, a coś czuję, że boli mnie, więc sobie przepukam zaraz szałwią, może wodą z solą i chciałam na noc wyssać sobie tabletkę, żeby się nie męczyć przez noc. No i po prostu tak wymarzłam w tej kolejce, że coś czuję, że kuźwa, na pewno rano wstanę chora. Mam nadzieję, że nie. Dzisiejszy vlog nie będzie tylko jakby z tego dnia, byłby za krótki, więc jeszcze pokażę wam jutrzejszy dzień. A teraz, moi drodzy, zabieram się za ogarnięcie mieszkania, bo rano przyjeżdża do mnie Kasia na zdjęcie do domu, a później ta do mnie przyjeżdża robić w końcu te tła, które mieliśmy robić tam
tamtym tygodniu, ale nie było potrzebnej części, musieliśmy ją zamówić, przyszła w piątek i w końcu jutro w niedzielę będzie czas, żeby to zamontować. Także ja teraz łykam leki, ogarnę w mieszkaniu, biorę gorącą kąpiel, kładę się spać i rano muszę wstać zdrowa. Chciałam powiedzieć chora, nie chora, zdrowa. No i witam Was w kolejnym dniu. Przyjechała do mnie Kasia, tak jak Wam mówiłam, i robiłyśmy razem fotki. Wyszło sporo fajnych fotek. Jesteś tak, zadowolona? Jestem bardzo zadowolona. Zrobiłyśmy w sumie u mnie w mieszkaniu i wykorzystałyśmy wszystkie przestrzenie. No i niedługo będę wrzucać na Instagram foty nasze, które powstały, i pochwalimy się, co nam fajnego wyszło. A teraz stwierdziłyśmy z Kasią, że zostało nam troszkę czasu, zanim Kasia będzie musiała jechać do domu, więc pomalujemy się. Kasia mówiła, że była raz malowana tak profesjonalnie, ale nie była zadowolona tak na swoją taką studniówkę u siebie w państwie, ale dzisiaj zrobimy coś takiego delikatnego, świeżego, dziewczęcego. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona. Jestem pewna, że będę zadowolona. Także próbujemy. Jestem już z Kasią, będziemy się malować. Przepraszam Was za tutaj mały bałagan za mną w kąciku, ale jeszcze mam tutaj narzędzia wszystkie, którymi będziemy z tatą dzisiaj robić wiercenie. A teraz bierzemy się za malowanie Kasi. Kasia ma jasną karnację, tak zresztą jak ja, także myślę, że podkład, którego ja używam na co dzień, będzie dobry u Kasi. Kasia dzisiaj jedzie do siebie na Białoruś, więc potrzebuje mieć trwały makijaż, żeby przetrzymał całą drogę autobusem, bo dość długo jedziesz. Także zrobimy coś dziennego, delikatnego, ale takiego, żeby wytrzymało na całą drogę i żeby Kasia pięknie umalowana dojechała do domku rodzinnego. Okej, zaczynamy sobie od bazy. Nakładam u Kasi bazę z Healthy Mix, delikatną, bo Kasia ma ładną cerę. Miała jakiś problem z trądzikiem, opowiadałaś mi. Tak. A teraz zobaczcie, prawa jest teraz idealna. Także nakładamy delikatną bazę, tylko taką, która rozświetli, delikatnie nawilży, skoryguje niektóre zmiany kolorystyczne, a resztę przykryjemy sobie podkładem. Teraz podkład. Podkład Lovely Camouflage Foundation, odcień najjaśniejszy, ten, którego ja używam u siebie. Tak jak Wam mówiłam, Kasia jest też dość jasna, ma jasną karnację, bez problemu powinien dobrze wyglądać. Kasia też poprosiła mnie przed makijażem, żebym dawała jej takie rady, co powinna robić, co powinna nakładać, czego nie powinna nakładać. Także zaraz jak przejdziemy do konturowania takich ważniejszych elementów, to na pewno będę mówić Kasi takie rady, na co zwracać uwagę. Teraz na pewno jak nakładamy podkład, no to z zwilżoną gąbeczką. Nie wiem, czy wiedziałaś, że gąbeczka musi być zwilżona, bo dużo osób nie wiedziało. Nie wiedziałam. Nie wiedziałaś też. Tak, to gąbeczka musi być mokra, wyciśnięta, ale wilgotna. Aha. Wtedy dużo ładniej rozprowadza podkład i podkład wygląda naturalniej. Wtapia się ładniej w skórę. A jak malujesz się, wiem, że rzadko się malujesz, ale jak się malujesz, to nakładasz podkład pędzelkiem, gąbeczką czy rękami? Rękami. To dużo kobiet też tak robi. Ja czasami jak właśnie na makijażach wykonuję makijaż gąbeczką i często klientki mówią, kurczę, czy pani nakłada ten podkład? Ja mówię, że taką gąbeczką, że jest wygodniej po prostu niż rękami, moim zdaniem, ale każdy ma swoją technikę, jak tobie jest wygodniej rękami. Tak. Okej, po podkładzie korektor. I korektor nakładamy przede wszystkim pod oczy. No i też można fajnie rozświetlić i rozjaśnić jakby centralną część twarzy, czyli tak jak ja nakładam pod oczy, na kształt takiego jakby trójkącika. Potem będziesz oglądała vloga, to zobaczysz sobie, jak cię malowałam, będziesz mogła sobie przypominać w trakcie malowania siebie. Troszkę na czółko, w takiej formie, na środek noska i na środek brody. Są takie też miejsca, które najczęściej są najbardziej czerwone. Właśnie okolica tutaj brody, czy policzka, więc fajnie je dodatkowo jeszcze przykryć korektorem, żeby wyrównać ładne kolory w buzi. Jest to przyjemne czy nieprzyjemne? Trochę nie. Przy oczach, nie? Tak. Szczególnie jak mam soczek. Że masz bardziej wrażliwe. Okej, okay, już Cię nie męczę. Zamykamy. Ja też nie lubię, kiedy właśnie mam soczewki, jak ktoś maluje mi oczy. Czasami do sesji trzeba obryć soczewki, żeby nie być w okularach. I też właśnie nie lubię tego, że to jest taki dyskomfort. Bo tu przy twarzy to jest przyjemnie, nie? Tak. Jest okej? Okay? Nie uzawią Ci oczka? Nie. Jest okej, okay. Dobra. To teraz przechodzimy do pudru. Przepraszam, posypałam Cię pudrem. Zaraz sobie zrzepiesz, bo to jest tylko puder. Nakładam puder transparentny i utrwalamy nim tylko tutaj okolice pod oczami, czyli tu, gdzie nałożyliśmy korektor. Pod oczami, na środku czoła, środek brody, nosek i tu pod oczami. Okej, okay, następnie konturowanie twarzy, czyli brązy i rozświetlacz. Paletka od Natalie Beauty Hand posypała mi się cała, przez to jest cała taka brudna, bo rozświetlacz mi się posypał. Szkoda bardzo, bo bardzo ją lubiłam.
No ale bronzery jeszcze działają bez problemu, także mój ulubiony bronzer w odcieniu Warsaw. Nakładanka się oczywiście tutaj na kości jarzmowe. Żeby ułatwić sobie sprawę, można zrobić takiego dzióbka, taką rybkę jakby. I dzięki temu bardziej widać tą kość, na którą nakładamy bronzer. Najlepiej nakładać bronzer właśnie takim puszystym pędzelkiem. Albo ścięty w połowie, albo takim dość puszystym, okrągłym. Dzięki czemu ten bronzer po prostu będzie taki ładniej rozproszony, naturalny, nie odcięty tak brzydko. Tak samo po drugiej stronie. Też. Tak, dzióbek. Dzióbek albo rybka. Nakładamy ten bronzer tutaj przy skroniach, zwłaszcza kiedy ktoś ma na przykład wyższe czoło, to wtedy fajnie można nałożyć sobie bronzer tutaj, żeby minimalnie optycznie je skrócić. Oprócz tego buzia jest taka bardziej opalona, nie jest taka blada. Wiesz co? Masz podobny kształt w sumie do mnie, czyli taki owalno-okrągły. Taki fajny kształt. Nie jest jakoś kwadratowa, nie jest... Ale czoło masz dość wysokie, więc tutaj możesz sobie jak najbardziej nakładać bronzer, żeby fajnie je tak opalić i troszeczkę zmniejszyć. Dzisiaj na Kasi pokazuję Wam taki makijaż dla młodych dziewczyn. Delikatny, odświeżający, raczej z takimi produktami lekkimi. Nie robię makijażu, wiadomo, jakiegoś wieczorowego, zbyt mocnego, tylko taki, który nas tak rozświetli i sprawi, że będziemy bardziej jeszcze dziewczęce. Także możecie sobie je wykorzystać u siebie, ok? Teraz rozświetlacz. Ja biorę ten jaśniejszy, bo Kasia ma właśnie jasną karnację, więc ten byłby za ciemny. I rozświetlacz nakładamy nad bronzer tutaj w te miejsca. Dzisiaj jest ładne słoneczko za oknem, więc Kasia będzie się pięknie błyszczała, jak słoneczko wyjdzie. Dobra, w sumie konturowanie u Kasi mamy gotowe, także teraz sobie przejdziemy do podkreślenia brwi. U Kasi mamy brwi, które są takie naturalne, nie są jakoś mocno wyregulowane, więc dzięki temu możemy fajnie ułożyć je takim produktem, który sprawi, że będą takie jeszcze bardziej naturalne, jeszcze bardziej krzaczaste. Tak jak w sumie ja często sobie robię u siebie. Także po prostu podkreślamy je do góry i to jest taki tusz do brwi od burżuła, który nadaje kolor. Kasia ma swoje brwi naturalne, ciemne, także tutaj nie musimy jakoś mocno ich przyciemniać. Wystarczy, że troszkę je ułożymy do góry. I do pomalowania oczu użyjemy sobie takich bardzo neutralnych, delikatnych kolorów. Będzie to brąz i możliwe, że takie delikatne różowe złoto, coś takiego. To będzie pasowało do makijażu dziennego i nie będzie za mocne dla Kasi. Także zamykamy oczko. Jakie kolory polecasz dla twojego typu urody? Tak, tak. Tak naprawdę najbezpieczniejsze i najprostsze są właśnie beże. Neutralne kolory, brązy, beże. Takimi kolorami raczej nie zrobisz sobie krzywdy. Pasują prawie do każdego typu urody. I nie maluje się też nimi tak ciężko jak na przykład kolorami typu czerwień, róż czy na przykład czernia. Brązami maluje się całkiem przyjemnie i nie jest to takie bardzo ciężkie. Także jak będziesz próbowała sobie w domu, to faktycznie brązikami na start. Zobaczcie, na początek tutaj przy linii rzęs nakładam sobie brązowy cień. Delikatnie go rozcieram ku górze. I zobaczcie, dzięki temu już ta linia przy rzęsach jest ciemniejsza. I rzęsy wydają się być jeszcze gęstsze. Kasia ma w ogóle naturalnie bardzo gęste, piękne, długie rzęsy. Także tutaj nie musimy za dużo podkreślać i zbyt mocno wzmacniać. Ale zobaczcie, że już oczko wygląda troszkę fajniej, kiedy jest coś przy linii rzęs podkreślone. Dokładam jeszcze troszkę tego brązowego. Używam paletki Nataszy Denony. I nakładam ciutko jeszcze i mieszam z poprzednią warstwą. Małym, drobnym pędzelkiem. Troszkę buzia w moją stronę. Moją tutaj. I teraz, słuchajcie, dużym pędzelkiem rozcieram, żeby nie było takiej brzydkiej granicy. To po prostu blenduję sobie ten cień przy rzęsach, żeby był taki przydymiony. Kasia, słuchajcie, w ogóle dzisiaj przyszła i miała nadzieję, że zostanie Barego, bo już bardzo chciała go poznać, ale niestety Barry akurat jest dzisiaj u rodziców, bo nas wczoraj bardzo długo nie było w domu. Cały dzień siedziałby sam, przez co po prostu jest u rodziców. I właśnie Kasia przyszła i mówi, kurczę, mam nadzieję, że następnym razem poznam Barego. I zobaczcie, tutaj mamy tak naprawdę już roztarty brązowy cień. Spójrz teraz do góry. No ale osypało nam się troszkę tego cienia, więc pędzelkiem do pudru otrzepujemy osypki. I teraz nałożymy sobie brokatowy cień. Nałożymy sobie ten. Będzie taki delikatnie złoto-różowy. Podoba ci się? Okej, nakładamy. I zobaczcie, nakładam tutaj na centralną część oka, w kąciku. I łączę z tą brązową linią. Troszkę sobie jeszcze w kąciku dodamy tego ciemnobrązowego, żeby troszkę ten kącik wzmocnić. I oczywiście blendujemy. Teraz będzie mało przyjemna rzecz. Powalujemy dolną linię rzęs.
I z racji tego, że Kasia naprawdę na co dzień praktycznie wcale się nie maluje, to nie chcę robić jej mocnego makijażu, więc na usta nakładam też tylko delikatny błyszczyk z Lovely odcień 4. Także nakładam sobie ja na rękę i aplikuję pędzelkiem, ale oczywiście jeśli będziesz malowała się sama, no to możesz swoim błyszczykiem swoje usta bezpośrednio. I słuchajcie, Kasia się jeszcze nie widziała, także teraz uwaga, uwaga, podejdź do lusterka i zobaczymy twoją reakcję. Naprawdę? To jest najlepsze. Podoba ci się? Tak. Nie jest za mocno? Nie, nie poznaję siebie. Bardzo mi się podobają brwi. Takie delikatne. Tak, taki efekt i wow. No. Podoba się? Naprawdę. Bardzo. No to super. Nie poznaję siebie. No to fajnie, to dziękuję. To ja też dziękuję bardzo. Odprowadziłam właśnie Kasię, przyjechał po nią Bolcik, bo jedzie dzisiaj na Białoruś, bardzo się śpieszy, nie miała czasu pojechać autobusem, także pojechała sobie Boltem, żeby było szybciej. I ja teraz siadam do komputera, mam trochę pracy. Zjadłam dzisiaj bardzo delikatne śniadanie rano, a Kacper teraz wstał, dzisiaj pospał długo i zrobi jajecznicę. Tą, co pokazywaliśmy wam w ostatnim vlogu, przepyszną jajecznicę na maśle z jogurtem naturalnym. A ja popracuję na komputerze, zjemy takie drugie śniadanie, moje drugie śniadanie pyszne i potem zbieramy się, ponieważ w południe jedziemy do moich rodziców na obiad. Także ja się z wami już żegnam, dziękuję wam za obecność na tym vlogu dzisiejszym, no i już w czwartek kolejny vlog. I tak jak wam mówiłam, będę starała się, żeby w każdy czwartek i w każdą niedzielę pojawiał się na tym kanale nowy vlog. Dzięki bardzo, buziaki, pa pa!